Witajcie. Dziś zaprezentuję Wam, jak złożyć komputer stacjonarny. Potrzebne nam będą obudowa, zasilacz, płyta główna, procesor z systemem chłodzenia, pamięć, karta graficzna, nośnik danych oraz narzędzia. Pierwszym krokiem jest przymocowanie zasilacza do obudowy komputera. Robimy to w następujący sposób. Następnie trzeba przyczepić płytę główną także do obudowy komputera. Robimy to za pomocą wkrętów i śrubokrętu. Teraz czas na procesor. Odbezpieczamy zapinkę gniazda procesora. Kładziemy w gnieździe procesor. Trzeba pamiętać o odpowiednim kierunku. Stawiamy radiator z wentylatorem na posmarowanym procesorze i montujemy go za pomocą zapinek do płyty głównej. Podłączamy wentylator do zasilania. Teraz kolej na pamięć RAM. Odbezpieczamy zapinki gniazd pamięci. Wciskamy kolejno kości do gniazd, ostrożnie, ale mocno, aż wyda charakterystyczny pyk. Odgłos zamknięcia blokad. Karta graficzna. Montujemy kartę graficzną do gniazda AGP. Wkładamy dysk do kosza w obudowie. Przykręcamy do obudowy dysk twardy. Podłączamy dysk do płyty głównej kablem ATA. Podłączamy zasilanie. Teraz możemy przystąpić do podłączenia innych kart, na przykład sieciowej. Montujemy kartę w gnieździe PCI. Na koniec podłączamy kablem VGH monitor do komputera. Podłączamy myszkę i klawiaturę do portu PS2 lub USB. Podłączamy zasilanie kablami do komputera i monitora. Należy pamiętać o dokładnym obejrzeniu wszystkich części, które zostały zamontowane, w celu wyeliminowania wszelakich błędów i problemów. Powodzenia!